Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku SimCity. I oczywiście ktoś mnie zawsze zaczyna fajnie spamić na Skype'ie, a już wam mówię, sprzedawca ze sklepu. Dobra, mam nadzieję, że tutaj w SimCity nie będziemy mieć takich problemów z dostawą, jak są na Polskę. Właśnie dostałem informację odnośnie tych klawiatur Coolmaster Devastator, które ostatnio prezentowałem w technicznym huśku, że niestety, ale zostało im 7 klawiatur na stanie i uwaga, wszystkie klawiatury, które będą dopiero dostępne, będą dopiero dostępne w kwietniu, ponieważ płyną z Chin. Dopiero w kwietniu będą gdzieś w Holandii, także powodzenia życzę. Okej, musiałem sobie troszeczkę ściszyć mikrofon, żeby was też tak nie zagłuszyć swoim głosem. Dobra, cóż ogólnie dzisiaj o SimCity? Prawdopodobnie będzie to chyba ostatni odcinek SimCity, przed jakąś dłuższą przerwą, ponieważ jakoś powoli mi przychodzi chęci grania w SimCity, prawda? Nie wiem, w zasadzie zobaczymy jeszcze, czy się pojawi to SimCity, czy nie, zobaczymy, jak się dzisiaj będzie grało. Mam jeszcze pewien projekt do zrobienia, dlatego byłby to kosztem jakiejś serii na kanale. Ale być może nie trzeba będzie aż tak radykalnie zmian wprowadzać. Zobaczymy. Na razie się tym nie przejmujcie. Oczywiście, jeżeli jakieś zmiany zajdą, to zostaniecie powiadomieni także na spokojnie. Dobra, zobaczmy, jak tam dzisiaj tutaj zarabiają. Dobra, 9600. Dobra, co tutaj możemy, co się dzieje w regionie w ogóle? Nie ma wody. Nie ma oleju. Jedne miasto, które dobrze funkcjonuje, to jest jedno, jedyne. Wielkie dzieła, jak tam nasze wielkie dzieło. Plastiku jeszcze i farma słoneczna będzie gotowa, nieźle. Dobra. My oczywiście niestety plastiku jako tako chyba nie produkujemy nawet. O, tutaj coś się podziało. Za mało miejsca właśnie, by zwiększyć gęstość i to jest to najgorsze, ale myślę, że usuniemy tą drogę. Liczę na to, że twórcy SimCity... oczywiście dobra, park. Że twórcy SimCity dosyć szybko zwiększą nam możliwość po prostu na większych regionów, bo sami widzicie, co się dzieje, jak jest po prostu mało tego regionu. No niestety, choćby się chciało rozbudować, to tak naprawdę czasami, no niestety, nie ma gdzie. Standardowo problem ze ściekami. Syntezator ścieków tutaj. Dobra, spróbujmy to włączyć, zobaczymy, co się stanie. Czy tam padnie kontrolnet, czy nie. Dobra, 100 tysięcy mieszkańców. Czy nie jest źle ogólnie? Mogło być lepiej, ale nie jest tak też źle. Dobra, tu nam się rozbudowują. Jep. No i oczywiście problem z wodą i problem ze ściekami. Tak zwany standardzik. Działa, ale produkuje ścieki. Faken. Dobra, tutaj spróbujemy jeszcze w takim wypadku dołożyć. Tutaj nie będziemy sobie produkować maksimum przepustowości kanalizacji. What? Łączono z kontrolnetem, działa, ale produkuje ścieki. Dlaczego produkuje ścieki? Chyba, że to wyłączymy. Zobaczymy, co się zaraz stanie. Nie no, tutaj. Chociaż.
Połóżmy jeszcze, dobra. 10% nadwyżki. 36. Dobra, zobaczmy co tu się będzie działo. Za dużo ścieków. No już powinno śmigać normalnie wszystko. Wszędzie obecne gówno. Patrzcie jak płynie gówno. Patrz, 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 patrz. Bardzo powoli. Płynące gówno. Gówno jest wszędzie. Gówno spływa ulicami. Gówno. Świeże, cieplutkie. Gówno. Świetnie. Dobra, włączymy jeszcze to. Nie, sobie to też podziała. Bo widzę, że to coś nie hula. A to nasze gówno musi się niestety przemieszczać. Wszędzie, wszechobecne. Gówno. Gówno jest wszędzie. Gówno stoi na skrzyżowaniach, gówno pędzi z budynków. No istnieje gówno. I patrzcie jak to gówno powoli spływa. Liczę, że jak tutaj zatrudnią, to gówno zacznie szybciej płynąć. Zaraz zobaczymy. Na razie zajmiemy się w dzisiejszym odcinku czym? Gównem. Nie myślałem, że kiedyś będę miał problem z gównem. W sensie nie swoim, ale wiecie. No pracują? Jeszcze nie. Ja pierdolę, co oni? Znaczy ja rozumiem, nikt nie chce pracować w gównie i przy gównie. To jest normalka. No i gówno nie chce płynąć. O! Proszę państwa, gówno w natarciu. Przyspieszymy. Patrzcie jak teraz gówno szybko płynie. O! Tutaj ładnie, tutaj szedł normalnie, kurde. Bazyl. Okej. Okay. No całe gówno widzę leci tutaj. O! Co jest z tym gównem? Co są chcecie? Kończą sieć kontrolnetu. Dobra, dobra. Także właśnie a propos tych zgłoszeń do regionu SimCity. No tak jak mówię, na razie nie będę jeszcze akceptował, ponieważ nie wiem do końca co będzie jeszcze z tą serią z SimCity. Być może tak jak mówię, być może jeszcze troszeczkę tych odcinków będzie, a być może po prostu okaże się tak, że będzie z nią przerwa. Oczywiście jeżeli będzie przerwa, jakaś tam inna seria wskoczy, to ja pewnie to miasto zostawię, będę sobie dalej na tym mieście grał i kiedyś do tego pewnie wrócimy. Ja tutaj nasze... O, projekty badawcze 71%, powoli. Bardzo powoli. I pewnie bym już wróciłbym do SimCity, jak pojawił się większe tutaj te miasta, bo jednak tutaj jest bardzo mało miejsca. Mamy zapowiedziany tryb offline. I podejrzewam, że na trybie offline dopiero to dostanie kopa. Moderzy wezmą się naprawdę za to i zreperują. Też jest duże prawdopodobieństwo, niestety. Tak słyszałem, że jeżeli będzie tryb offline, to nadal będzie problem dla moderów. I dopiero podejrzewam, wyjdą wersje skrakowane. Po prostu istnieją piraty, które umożliwią granie na tych większych regionach w dosyć szybszym czasie niż zrobi to EA. I tutaj no szkoda wielka, że tak się to fajnie będzie odbywać. No ale cóż, będę czekał aż pojawi się oficjalna wersja z większymi regionami. No bo tu jest jednak bardzo mało miejsca i jest kiszka. Chciałoby się rozbudować, ale tak naprawdę nie ma powoli gdzie. Ja wiem, że dalej jest problem z tym oczyszczanie ścieków miasta. Wyłączymy. Problem się prawie że rozwiązuje.
Grunt jest suchy. To bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze, bym powiedział. No ale tak tutaj się nam niestety zapowiadało. Gdzie jest ta pieprzona woda? Woda, 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 woda. Jest woda. O jasna pała. O jasna pała. My prawie tutaj wody w mieście już nie mamy. Będzie jakieś miasto mieć wodę. Dobra. Jak nie tak, to poradzimy sobie w ten sposób. Po prostu kupując od kogoś tą wodę. No ale ładnie zarabiamy 20 tysięcy. Tutaj zaraz powinniśmy mieć kolejne ulepszenie. Mamy 11,5 tysiąca. Postaram się tylko uzbierać jeszcze tysiaka, tak? Tak, jeszcze tysiaka, nie całego. Byłoby fajnie. Co tu się dzieje? Potrzebujemy więcej kupując, aby przynosić zyski. Dobra, to wiecie co? Dobra, dodamy wam moduł, jeszcze jeden moduł. Poziom biurowy, poziom handlowy, poziom apartamentów, ok. Niech sobie jest ten poziom. Tu się jednak chyba nie doczekamy tak prędko. Ok. Tutaj widzę, że ktoś ładnie wypierdzielił te miasta. Jasny Gwintol. Ile w ogóle tutaj mają mieszkańców? Wow, 224, a tutaj 226. No ładnie, ładnie panowie. Budowa farmy słonecznej, jep. Dobra. Niech się powoli to nam miasteczko rozbudowuje. Przemysł tak, wiecie, tak klasycznie tutaj, nie? Są nowoczesne budynki, ale nie jest też tak dużo tych budynków. Bardziej mi się podobają na przykład takie budynki, niż budynki typu właśnie tych mega wież. Nie, tak sobie przyszłość wyobrażam. Dobra. Dobra, to cóż, chyba zostawimy to miasto tak jak jest. Pomyślimy, co będzie dalej. I zobaczymy się pewnie za jakiś pewien czas w kolejnym odcinku SimCity. Myślę, że to będzie za miesiąc, dwa. Zobaczymy, jak będzie stało jej z aktualizacjami. I wtedy podejmiemy decyzję, czy ja sobie tutaj wrócę. Pewnie wrócę. Dobra, to cóż, ja się na razie dzisiaj z wami żegnam. Zobaczymy się oczywiście, tak jak mówiłem, za pewien czas w SimCity dopiero. Muszę sobie też odpocząć od tej gry, ponieważ zmęczyła mnie. Powiem wam szczerze, mnie trochę zmęczyła. I odpoczynek od tej gry się po prostu przyda, niż miałbym to ładować tutaj na siłę. Oczywiście zamiast SimCity pojawi się coś innego, równie fajnego, ale na razie wam nie powiem co. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.